nie lubią słowa singiel. Uważają je za zbyt wyszukane, jak na ich miarę. Wolą swojskie kawaler. Kawalerowie do wzięcia. Z porozrzucanych po wsiach i małych miasteczkach tysięcy samotnych, to oni, chcąc wyrwać się z kleszczy dokuczliwej samotności, opowiadają o swych pragnieniach, w których królują one. Musi być lat 20, znajomość języków obcych, biust, górka, blondyneczka, a włosy do pół. Jest środki koncepcyjne, które zabezpieczają mężczyznę i kobietę. Seks można uprawiać analny i oralny. Tu nic nie potrafił robić. Ludzie mówią, że ja ogólnie jestem pasożytem. Będzie dobrze. Zobaczysz. Jarek, bądź tutaj. Tylko po dachach nie właśnie. Umaluje się. Mężczyzna będzie lepiej mnie kochać, seks ze mną używać. Nie na tym rola polega. Może się kochać, ale po bożemu. Jak Ikonowicz, ten spaszlak, popatrzy się, zakręci się i pierdala jak świnia. Jako chłopcy, jako kawalerowie, będziemy kochać was, będziemy szanować, dbać o was, będziemy dla was ubranka kupować, co chcecie. Fajna sukienka, fryzjer, kosmetyczka, wydana kasa, no i fajna muzyczka. Minęło pół roku od rozstania z poprzednią partnerką. Owocem tego związku jest córeczka, za którą cały czas tęskni. Marzenie o założeniu pełnej rodziny jednak go nie opuszcza i wciąż czeka na dziewczynę swoich marzeń. Przyjedziesz tutaj, Białostoku, bo Podlasianie, Białostoczanie czekają na ciebie. Czekają! Czeka ten dom! To jest dom wspólny! Mój i twój! Twój i mój! Nigdy nie powiedziałem! Nigdy nie bliziłem na ciebie, tak jak ty na mnie. Ale przepraszam za to! Niech będzie na mnie grzech! Ja to, co rzucały się nade mną, biorę na siebie. Może będziesz słyszeć tą moją wypowiedź, że niedługo mnie nie będzie tu. Będę pomagać w Afryce. Bardzo cię proszę, z całego serca, z całej duszy. Choć jestem niewinny. Niczemu. Ja proszę u swoim domku, ażeby tobie dało zdrowie, szczęście i rozum. I rozum, bo najważniejsze to jest. I brawo, zrozumiałeś. A wszyscy mnie leczą, jak leczą dzisiaj. Widzę cię. Heniek ma problem. Młodsza o połowę od niego Ania jest o niego ostatnio bardzo zazdrosna, mimo że się jeszcze nawet nie spotkali. Ja się nie odpierdolę teraz. Nie! Tylko będziesz razem, kurwa, z czerwonym ciebie. No siedzi cię za co, kurwa? Wpuszczaj, kurwa, do domu ich! Ja ich wpuściłem? Ja tego czerwonego wpuszczałem? Wpuszczałem? Nie krzycz na mnie. Jeszcze jak będę krzyczeć? Gnojku! Gnojku? Tak! A ty śmierdziuchu! Gońcy się będą. Już zaczynasz? Jak ja śmierdzę, kurwa, tobie? Na policję cię, no. Dobra! Mała, ja ranię twoje ciało i wiem, że jest cię mało. Już jesteś rozebrana, na, 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 na. Dotykaj mnie na dole, na wszystko ci pozwolę. Kochajmy tak do rana, na, 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 na. Come on! Posuwanie z rana jak śmietana. No to tylko by posuwał. I powiem tak, przychodzili koleżanki, koledzy, to wiadomo, no, co się robiło. A tak się bawiło, że wiesz, tu zakrywało się ręcznik, gacie zajmowało się. Powiem tak, w gębę, wyjmijcie pałę i w dupę dajcie. To wtedy gębę otworzę, oczy zamknę, a ty mnie wiesz, pierdolę do gęby. Do otworu, ciągnij, kurwa, ciągnij, aż się zajebiesz się. Proszę bardzo. A tak się bawiło, że wiesz, to wszyscy tak mieli. No.
O! Ty wszystko robiłeś! Major robił, ty robił, tak? A ja jestem durnym ojcem, tak? Tak. Tak? Ostatnim chujem Polski. To ci mogę zapowiedzieć.